24 lutego 2022 roku wojska Federacji Rosyjskiej rozpoczęły inwazję na terytorium Ukrainy. Zaatakowany naród ukraiński stawił silny opór agresorowi, jednak część społeczeństwa, głównie starsze osoby, kobiety i dzieci, podjęła decyzję o ucieczce z kraju. W ciągu kilkunastu dni od rozpoczęcia wojny do Polski dotarło kilka milionów ukraińskich obywateli. Nasze społeczeństwo stanęło jednak na wysokości zadania. Nikt nie pozostał obojętny, a nikt z uchodźców nie został bez pomocy z polskiej strony. Ogólnonarodowe wsparcie dla zaatakowanego narodu ukraińskiego płynęło ze strony osób prywatnych, instytucji państwowych, fundacji i stowarzyszeń oraz przedsiębiorców. Od początku w pomoc Ukraińcom zaangażowali się również pracownicy Polskiej Grupy Górniczej. Od samego początku inwazji wojsk rosyjskich wiedzieliśmy, że jako Polska Grupa Górnicza musimy włączyć się w pomoc najbardziej potrzebującym obywatelom Ukrainy. Podjęliśmy natychmiastową decyzję o utworzeniu zbiórki zarówno rzeczowej, jak i finansowej wśród pracowników Polskiej Grupy Górniczej oraz o przekazaniu maksymalnego wsparcia naszym wschodnim sąsiadom. Po raz kolejny już pracownicy Polskiej Grupy Górniczej wykazali się ogromnym zaangażowaniem, które przerosło nasze oczekiwania. Dzięki ich hojności i bezinteresownej pomocy możemy udzielać wsparcia w wielu obszarach. Przede wszystkim zapewniliśmy już dach nad głową ponad 700 uchodźcom. Organizujemy transporty uchodźców spod granicy, dostarczamy niezbędne produkty do punktów recepcyjnych oraz udzielamy stałego wsparcia psychologicznego. Włączamy się również we wszystkie działania, które mają na celu pomoc najbardziej potrzebującym obywatelom Ukrainy. Nie moglibyśmy tego wszystkiego zrobić, gdyby nie pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, za co w imieniu spółki po raz kolejny już chciałem im serdecznie podziękować. Władze PGG powołały zespół koordynujący wydatki, którego zadaniem jest rzetelne dysponowanie środkami zebranymi przez pracowników spółki. Potrzebną uchodźcom pomoc rzeczową zakupioną po konsultacjach ze stroną rządową przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do punktu recepcyjnego w Katowicach dostarczono niezbędne artykuły spożywcze i przemysłowe, a dzięki kopalniom takim jak Mysłowice Wesoła, Staszic Wujek, Piast Ziemowit, Sośnica oraz kopalniom ROW, Ukraińcy meldujący się w punktach recepcyjnych otrzymali kanapki i pieczywo. Przy kopalni Murcki Staszic dzięki uprzejmości spółki Synercom powstał magazyn pomocy Ukrainie, do którego trafiły dary przekazane przez pracowników PGG. Pomoc trafiła także bezpośrednio na terytorium Ukrainy. Z zebranych wśród pracowników Polskiej Grupy Górniczej środków zakupiono m.in. agregaty prądotwórcze, odzież bojową oraz w pełni wyposażone apteczki, które dostarczono do punktów medycznych w Ukrainie, a we współpracy ze szpitalem w Murckach doposażono karetkę, która trafiła do jednego z ukraińskich szpitali. Доброго дня! Від імені патрульної поліції міста Києва висловлюю вдячність співробітникам Польської групи горничів за надану допомогу. Цей нелегкий для України час. Завдяки вашій допомозі ми укомплектували наших колег та маємо змогу продовжити боротьбу за незалежність нашої країни. Слава Польській групі горничів! Sława Ukrainie! Z inicjatywy Polskiej Grupy Górniczej udostępniono na wyłączność hotel należący do Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej w Wiśle oraz dwa budynki należące do kopalni ROW. Ponieważ wielu pracowników PGG przyjęło uchodźców pod swój dach, podjęto również decyzję o wsparciu finansowym oraz rzeczowym dla tych osób. Dzięki temu tysiące przybywających do Polski Ukraińców mogło znaleźć w naszym kraju swój drugi, choć tymczasowy dom. Wśród nich był 6-letni Nikita Ostaw z objętego działaniami zbrojnymi Mikołajewa. My nazwałem Nikita. Blisko 3 miesięcy powrócił się do Mikołajewa. W Polsce ja był przybliżnie 4 miesiące i zgaduję ten czas z zadowoleniem. Tam zostawił bardzo cudownych ludzi, którzy starali się mnie zachęcić, zamienić moją domówkę. W Polsce ja nauczyłem się w sadoczku, bo nie znam, skільки буду w Polsce. Dziękuję Polskiej Górniczej Grupy, особливо тёті Марії, яка допомогла купити мені одяг і шкільне приладдя. Водила на екскурсии. Маю надію, що колись буду мати можливість подякувати всім особисто.
Żaden z pracowników Polskiej Grupy Górniczej nie pozostał obojętny na los uchodźców zza naszej wschodniej granicy. Mając pełne wsparcie władz spółki, pokazali, jak wielkie serca mają ci, którzy na co dzień pod ziemią zmagają się z siłami natury, wydobywając węgiel. I dopóki pomoc będzie potrzebna, dopóty Ukraińcy mogą liczyć na pomoc ze strony Polskiej Grupy Górniczej i jej pracowników.